Okres okołoświąteczny to bardzo często okazja na niesienie pomocy innym. W tym wyjątkowym czasie myślimy nie tylko wyłącznie o sobie czy najbliższej rodzinie, ale także o osobach, które miały lub mają w życiu odrobinę mniej szczęścia. Grupa uczniów z klasy mundurowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie-Odrzańskim niesie pomoc i świąteczne podarki także w trakcie trwającej pandemii koronawirusa. Niosąc radość, podopiecznym domu dziecka uczniowie wspólnymi siłami przygotowali świąteczną paczkę dla dzieci z powiatowego domu dziecka w Krośnie-Odrzańskim. Myślę, że jakieś parę drobiazgów, które Wam dołożymy do świąt, spowodują, że będą one lepsze. Wy macie mieć przede wszystkim w sercu dużo radości i uśmiechu. Radości i uśmiechu dla każdego z Was i każdego człowieka, którego otaczacie. Rozumiemy to, tak? Uwaga. Młodzież z klasy mundurowej Krośnieńskiej Szkoły Średniej udowadnia, że niezależnie od sytuacji i warunków można na nich polegać. Udowadniają również, że niewiele trzeba, by na czyjejś twarzy pojawił się uśmiech.